Witam wszystkich, z tej strony Phil Konieczny. Witam Was na kolejnych rozmowach koniecznych, w których tym razem moim gościem jest pani Katarzyna Szewczyk, specjalistka od inwestycji alternatywnych, pasjonatka finansów i fizyki kwantowej, na co dzień zajmująca się pomaganiem świadomym inwestorom zamieniać bezwartościowe pieniądze fiducjarne na złoto. Witam Ciebie, Kasiu. Dzień dobry, witam Ciebie, Phil, i witam wszystkich słuchaczy. Kasiu, bardzo się cieszę, że zgodziłaś się wystąpić po raz kolejny w rozmowach koniecznych na moim kanale YouTube, zwłaszcza dlatego, że no, czasy, które się zbliżają, są nieciekawe. Widać, w którym kierunku zmierzamy. Ja miałem ostatnio taką bardzo smutną sytuację w swoim życiu, ponieważ odwiedziłem moje stare miasto, miasto, w którym spędziłem jedne z lepszych lat mojego życia, a mianowicie Oxford, w którym mieszkałem od 18 do 28 roku życia. I muszę Ci powiedzieć, że nie byłem tam przez ładnych parę lat. I przez ten czas Oxford faktycznie stał się 15-minutowym miastem. Jak to mówię, w tej chwili mam gęsią skórkę, bo dużo się o tym czyta, dużo o tym mówimy, staramy się uświadamiać ludzi, ale gdy pojechałem, zobaczyłem kamery, które rejestrują każdego obywatela, który przekroczy zakaz wjazdu do konkretnej strefy, gdy zobaczyłem te kwietniki postawione na środku ulicy, blokujące wjazd do konkretnych dzielnic, gdzie te ulice, gdy jeszcze tam mieszkałem, były odblokowane, można było przejeżdżać tymi drogami, gdy widziałem te wszystkie roboty drogowe, które wyglądają, jakby były robione na siłę, bo znam Oxford i tam, gdy coś robiono, to po pierwsze robiono szybko, a po drugie robiono jedną konkretną część miasta. W tej chwili całe miasto jest rozkopane i jest pozostawione. Tutaj stoi dwóch ludzi ze szpadlem, tam czterech ze szpadlem, tam jakaś betoniarka stoi. Takie usprawiedliwione zasieki, tak? Dokładnie tak. Miasto jest poblokowane, pokorkowane, rozprute, chodniki, ulice, wszystko jest poniszczone, wszędzie są kwietniki, wszystkie drogi są zblokowane. Jest zakaz przemieszczania się z dzielnicy do dzielnicy, bo jest za to mandat. Jeżeli chcemy przejechać z dzielnicy do dzielnicy, musimy wyjechać z miasta i przejechać obwodnicą, żeby wjechać do sąsiedniej dzielnicy, mimo iż przejazd z dzielnicy do dzielnicy jest krótszy. A jeżeli wjedziemy, no to oczywiście kamery od razu nas łapią. Drogi są zwężone, na drogach narysowane już są wszędzie rowerowe jakby ścieżki. Z dróg dla samochodów zrobiono ścieżki rowerowe. Wszędzie stoją te elektryczne hulajnogi. Jak to zobaczyłem, to się przeraziłem, bo co innego jest o tym mówić, co innego jest o tym czytać, ale jak to zobaczyłem, to ja po prostu poczułem, to się dzieje, to jest tu i teraz. I myślę, że to jest właśnie bardzo ciekawy moment, aby dalej uświadamiać ludzi i by o tym porozmawiać, o tej transformacji, która w tej chwili ma miejsce, o tej transformacji kapitalizmu do komunizmu, ale komunizmu na sterydach, który jest wspierany technologią i cyfryzacją. Także co masz na ten temat do powiedzenia, na temat tego, co w tej chwili się dzieje? Jak ty to widzisz? Moi drodzy, no ja dzisiaj do was tutaj zawitałam z takim pewną ilością moich przemyśleń. Zrobiłam też taką krótką prezentację, żeby to, o czym mówię, też podeprzeć faktami, wydarzeniami. I tak jak mówisz, Phil, to wszystko się dzieje i warto właśnie zaglądać za nasze granice po to, aby zapobiec tak tym wydarzeniom u nas. Chcę wam przypomnieć, że niedawno, niespełna miesiąc temu, mieliśmy kolejny Davos, czyli coroczny zjazd organizowany przez Światowe Forum Ekonomiczne, na którym przedstawiciele państw, ale też świata finansjery, high-techu, wielkich korporacji właśnie debatują, rozmawiają, co zrobić, aby nam, obywatelom, żyło się lepiej. Ja jestem przekonana, że tutaj słuchacze kanału doskonale wiedzą, kim jest Klaus Schwab czy Noah Harari, ale też żywię nadzieję, że pojawiają się tutaj nowi ludzie, nowi słuchacze, którym się te wszystkie klocki nie składają i zaczynają poszukiwać prawdy.
Dla was powiem tylko w skrócie, że ci dwaj panowie niosą na sztandara hasło: nie będziesz miał nic i będziesz szczęśliwy. Co w istocie oznacza, że nie mamy mieć żadnej własności, że wszystko, absolutnie wszystko, i tu nie chodzi o jakieś ekskluzywne elementy naszego życia, ale te podstawowe, łącznie ze sprzętem AGD, z nieruchomościami, mamy po prostu leasingować, wynajmować, wypożyczać. No niestety poznałam już osoby, którym to absolutnie nie przeszkadza, nawet entuzjastów tego programu. No i wtedy polecam wszystkim, żeby uruchomić wyobraźnię, a jeszcze bardziej logiczne myślenie, i zastanowić się, kto ma większą swobodę, wolność, czy ten, który jest właścicielem środków produkcji, właścicielem nieruchomości, pojazdów, narzędzi pracy, czy ten, który jest pozbawiony wszystkiego i pozostaje mu nic, tylko wynajmować na warunkach właściciela. I to, o czym mówię, wydaje się być jeszcze melodią przyszłości, ale moi drodzy, erozja własności i erozja wolności postępuje, ba, ma nawet swoją nazwę. Kapitalizm interesariuszy. I o tym dzisiaj chciałam wam powiedzieć, pokazać, tak jak Phil powiedział o tym, co się dzieje dzisiaj już w Anglii, tak chcę pokazać, że kapitalizm interesariuszy, hasło, które wydaje się nic wielkiego nie wnoszące, już działa. I pokażę wam, w których sferach życia mamy już z tym do czynienia. Ale najpierw od początku, cóż to takiego? Jeżeli jesteście nowi na moim kanale, zaczynacie przygodę z kryptowalutami i chcecie wykorzystać ten rynek, aby poprawić swoją sytuację finansową, to zapiszcie się do strefy VIP, którą dla was przygotowałem. Po kliknięciu w link z opisu tego filmu zostaniecie przeniesieni na stronę, na której możecie się do niej zapisać. Dzięki temu otrzymacie dostęp do nigdzie indziej niepublikowanych cyklicznych Q&A, materiałów edukacyjnych czy mojego newslettera, i to całkowicie za darmo. Zanim powiem wam, powiedzmy, taką szumną definicję, to chciałabym, żebyście bardziej poczuli, o co w tym wszystkim chodzi. Myślę, że wielu słuchaczy kanału Phila to osoby przedsiębiorcze, które być może prowadzą swoje firmy, mniejsze, większe, nie ma to większego znaczenia. Chciałam, żebyście sobie wyobrazili, że od jutra ktoś z zewnątrz każe wam wprowadzić do swojej spółki, do zarządu nowych ludzi. Ktoś, jeżeli prowadzisz jednoosobową działalność, nakazuje ci przyjąć wspólników. Mało tego, nie masz na to wpływu, kim są ci ludzie. I pozornie ich znasz, bo to być może są twoi pracownicy, to są twoi kontrahenci, być może ktoś, kto obsługuje twój transport, twój kierowca, dział księgowości, ba nawet, można powiedzieć, personel sprzątający. Ale ty nie decydujesz o tym, kto znajdzie się w tym gronie, ani w jakiej ilości. No i chyba nie trudno sobie wyobrazić, jak wygląda poziom zarządzania firmą, spółką, obojętnie, jeżeli mamy tam grono kilkudziesięciu, a nawet kilkuset osób, które reprezentują różne interesy, każda ciągnie w swoją stronę. Co więcej, to nie wy właśnie zdecydowaliście, kto tam się znajdzie, to za was zdecydowano. I ta, można powiedzieć, szczytnie brzmiąca idea kapitalizm interesariuszy polega na tym, że główna zasada kapitalizmu polegająca na tym, że jeżeli prowadzisz spółkę, firmę, przedsiębiorstwo, to chcesz generować zysk. To jest twój cel. Ale okazuje się, że w kapitalizmie interesariuszy nie o to chodzi. Ty nie masz się zajmować generowaniem zysku. Mało tego, Schwab wprost mówi, co być może zauważyłam, nie było dość mocno ostatnimi czasy artykułowane, że nie mamy fetyszyzować zysku. Że całe Światowe Forum Ekonomiczne pracuje nad tym, aby stworzyć bardziej, jak oni to szumnie mówią, holistyczne formy oceny wartości. I sprawdźcie, bo prace trwają nad stworzeniem indeksu inkluzywnego kapitalizmu, inkluzywnego rozwoju. Od 2020 roku Światowe Forum zaproponowało system metryk kapitalizmu interesariuszy. I na tym dzisiaj się chcę skupić, bo właśnie te miary, te nowe kalibracje będą tym, co będzie dokonywało powolnego, acz skutecznego transformowania znanego nam kapitalizmu udziałowców w kapitalizm interesariuszy.
Czyli wy jako właściciele przedsiębiorstwa macie przede wszystkim zadbać o interes, o dobrostan wszystkich interesariuszy. No i pewnie się każdy z nas zastanawia, kim jest interesariusz. No, jak wiemy, Światowe Forum tworzy różnego rodzaju nowomowę. A zatem, moi drodzy, interesariusze to bardzo szerokie pojęcie. To są wszyscy, z którymi wasza firma, wasza działalność ma jakąkolwiek interakcję. Stąd wymieniłam tak pracowników, kontrahentów, personel sprzątający, ale także środowisko, w którym lokalne, w którym wasza firma działa, państwo, ale uwaga, również planetę Ziemię. I ja wiem, że to wszystko brzmi bardzo dobrze i jak ja śmiem w ogóle stawiać tutaj jakiekolwiek wątpliwości przed tym pięknie brzmiącym kapitalizmem interesariuszy, ale moi drodzy, to nie jest tak, że wszystko, co pięknie brzmi, jest dla nas dobre, o czym się już pewnie niejednokrotnie przekonaliście. Narzucony system sterowania jest, można powiedzieć, nie przechodzi żadnej drogi parlamentarnej i to też powinno nam dać do myślenia. Nie można do niego wprowadzić żadnych poprawek. Nikt nad tym nie debatuje, nikt oczywiście z zainteresowanych, czyli nas. I chodzi o to, żebyśmy zapewnili właśnie dobrostan wszystkich dookoła. Ale czy te szczytnie brzmiące hasła w ogóle mają jakikolwiek sens dla nas, jeżeli chodzi o nasze warunki życia, naszą własność i naszą wolność? Ja zdaję sobie sprawę, że część z was już dotknął ten kapitalizm interesariuszy, jeżeli prowadzicie duże spółki, w szczególności takie, które liczą powyżej 500 pracowników. Ale zostało to wszystko tak sprytnie opracowane, że ten mechanizm działa jak domino. Czyli jeżeli największy gracz, największy podmiot zostanie objęty tym kapitalizmem interesariuszy, będzie wymagał od wszystkich swoich dostawców, kontrahentów również spełnienia tych norm. No i teraz przykłady chciałbym wam podać, żebyście poczuli, czym w ogóle te słowa są. Co to znaczy zadbać o dobrostan wszystkich interesariuszy? Zacznę od przykładu, który może nikomu nie przyjdzie do głowy, bo chcę zacząć od sfery kultury. Od 2024 roku, czyli od tego roku, Akademia Filmowa, że tak powiem, Oscary będzie, nominacje do Oscarów i Oscary będzie dawała tylko tym filmom, które będą w szczególności inkluzywne, dla których, i tutaj poproszę slajd, dla których aktorzy, którzy będą odgrywali główne role, będą dobierani nie według klucza reżysera, nie według ich jakości gry, ale przede wszystkim według tego, że muszą stanowić odpowiedni procent osób, które są wykluczone albo nie nazbyt reprezentowane. I tutaj załączyłam na slajdzie informację, zobaczcie, 56 filmów z tej okazji nie zostało w ogóle zakwalifikowanych, czyli nie spełniło wymogów Akademii. Czyli co to są te środowiska wykluczone, to chyba nie muszę wszystkim mówić, że chodzi tutaj o mniejszości etniczne, o mniejszości rasowe, o środowisko LGBT, kobiety czy osoby niepełnosprawne. Ale ponieważ to pojęcie inkluzywności jest bardzo szerokie, to jak widzicie tutaj również cała ekipa filmowa, nie tylko aktorzy, muszą spełniać te zasady, zatem odpowiedni odsetek osób, które pracują w postprodukcji, w reklamie, kamerzystów, musi także zostać włączonych i zatrudnionych z tego właśnie klucza. I tutaj dla jasności, tu nie chodzi o to, żeby kogokolwiek dyskryminować, bo widzicie, jeżeli ktoś teraz wytnie ten fragment filmu, to zarzuci mi, że jak ja mogę takie rzeczy opowiadać. Ale tutaj chodzi o to, że sztuka przestaje być sztuką, bo reżyser przestaje na filmie przekazywać swoją wizję artystyczną. Tylko jego wizja zostaje oszlifowana, wycięta do norm i nowych, jak to było powiedziane, indeksów inkluzywności. Wiecie, to powoduje, że na dzień dzisiejszy
cały szereg filmów staje się karykaturą, tak? Na pewno sami znacie takie filmy, w których, no powiedziałabym, które są nieadekwatne do okresu historycznego, który przedstawiają. Najprostszy przykład, Anna Boleyn. Jest to średniowieczna królowa, królowa Anglii, żona, druga żona Karola VIII, Tudora. Czy ona była murzynką? Raczej nie. Ale na ekranizacji tak została przedstawiona. I moi drodzy, do czego to prowadzi? Że wielu z nas nie ma nawet ochoty takiego filmu oglądać, ale my jesteśmy osobami, które wychowały się troszeczkę w innym świecie. Natomiast wyobraźcie sobie, że dzisiaj młodzież czerpie wiedzę między innymi z ekranizacji filmowych. Dla nich to jest historia. A zatem jaką wiedzę im dostarczamy? Inna sprawa jest taka, że w moim przekonaniu my robimy największą krzywdę właśnie tym osobom, znaczy my, no, Światowe Forum, ich normy, tym, które nie chcą wykluczyć. Bo taki przykład, wyobraźcie sobie klasę, w którym pani nieustannie bardzo, bardzo dobrze ocenia Jasia tylko dlatego, że nie wiem, nosi okulary, bo ma rude włosy. I Jasiu za wszystko, niezależnie od tego, na ile się nauczył, dostaje piątki. To jak sądzicie, jaki stosunek do Jasia ma reszta klasy? Lubią go? No właśnie, tutaj efekt jest dokładnie odwrotny do zamierzonego. Następną sprawą, którą chciałabym wam pokazać i która dotyczy również kapitalizmu interesariuszy, bo jak rozumiecie, tutaj interesariuszami są mniejszości. Drugi temat, który jest bardzo rzadko, albo bym nawet powiedziała, że chyba na razie w ogóle nie poruszany, to są nasze, jedne z największych zasobów, którymi dysponujemy, to są lasy, lasy państwowe. Dużo się mówi medialnie o problemach związanych z energetyką, tak, z zamykaniem kopalń, mówimy o rolnikach, o lasach już mówimy mało, powiedziałam, że mają bardzo złą prasę. Natomiast jest to oczywiście zamierzone działanie. I dzisiaj, bo zobaczcie, tutaj jest informacja dnia 8 lutego, odbyło się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i omówienie propozycji nowych zakresów kompetencji Unii. W punkcie 13 zostało omówione, w jakim zakresie Unia ma przejąć tematy związane z ochroną klimatu. I zobaczcie, to jest ten temat, który dotyczy tego, że w 65 obszarach mamy na mocy tych nowych traktatów unijnych oddać naszą suwerenność. Jednym z tych zakresów jest gospodarka leśna. Gdzie tutaj jest ten kapitalizm interesariuszy? A mianowicie w tym, że Światowe Forum Ekonomiczne robi wszystko, aby największym interesariuszem, w imię którego mamy się wyrzec własności, wolności, jest planeta Ziemia. I znowu zobaczcie, jeżeli ktoś usłyszy tylko ten fragment, to powie, jak ja mogę takie rzeczy opowiadać, ale ja jestem, moi drodzy, jak najbardziej za tym, żebyśmy dbali o naszą planetę, ale w sposób świadomy, a nie w sposób, jaki zaraz wam pokażę. Na mocy właśnie tej inkluzywności pani nowa minister klimatu i środowiska, tutaj mam pisma, które piszą leśnicy, zabroniła pozyskiwania drewna na powierzchni około 100 tysięcy hektarów lasów będących własnością Skarbu Państwa. Ta decyzja nie została w żaden sposób omówiona właśnie z interesariuszami, czyli z leśnikami. Oznacza to oczywiście, że 500 000 osób stanie się praktycznie bezrobotnych, bo my mówimy o gospodarce leśnej, czyli mówimy nie tylko o wyrębie lasu, ale mówimy przede wszystkim o całym przemyśle z tym związanym. Ja również w pewnym momencie poddałam się pewnej propagandzie, która między innymi dąży do tego, aby lasy były przedstawiane w jak najgorszym świetle. I miałam przekonanie, że wycinamy
wyrzynamy, za przeproszenie, nasze lasy. Tymczasem dopiero spotkanie z ludźmi lasu, mogę powiedzieć, czyli z leśnikami, i szersze spojrzenie i zrozumienie tego, co tam się dzieje, dało mi inną perspektywę, do której też was zachęcam, prosząc was o to, żebyśmy nigdy nie biegli za informacjami, które płyną z mediów, które czasami wyglądają dość wiarygodnie, ale zawsze sami sprawdzali. Zatem zmierzam do tego, że czy nasi leśnicy dobrze opiekują się naszymi lasami? Moi drodzy, od 1945 roku, czyli od II wojny światowej, nasza lesistość zwiększyła się z 21% powierzchni naszego kraju do blisko 30%. Co to oznacza, że wycięliśmy Polskę z lasów, czy raczej przysporzyliśmy terenów leśnych? Inna sprawa to są wszelkie certyfikacje, które są na nasze lasy nakładane. To są właśnie te zmierzające do inkluzywności. I tutaj też fragment, który zamieściłam, gdzie regionalne dyrekcje lasów państwowych w liczbie 15 na wszystkich 17 istniejących w Polsce rezygnują z certyfikatu. To jest certyfikat, żeby was tutaj nie zmyliła, FSC, tak? To jest certyfikat, którego między innymi wymagają od nas duże korporacje, żeby zweryfikować, czy utrzymujemy dobrze i w sposób zrównoważony gospodarkę leśną. To są takie duże sklepy na i, które znacie. Ale dlaczego zostały te umowy wypowiedziane? I na czym polega kapitalizm interesariuszy? Bo o to mi chodzi, żebyście zrozumieli, że jest to wszystko tylko jednostronna umowa, nienegocjowana. Otóż FSC zmieniło treść umów, czyniąc je, uwaga, niemożliwym do wypowiedzenia przez lasy państwowe. Wyobrażacie sobie, że podpisujecie umowę, której nigdy nie możecie wypowiedzieć, a w momencie, gdy macie jakiekolwiek zastrzeżenia do warunków tej umowy, to sąd, który będzie orzekał o tym, czy macie rację, czy nie, znajduje się, uwaga, w Niemczech. I to tyle, co chciałam wam naznaczyć, jeżeli chodzi o to, że 1/3 naszego kraju pokryta lasami ma znaleźć się pod właśnie jurysdykcją unijną, bez możliwości wprowadzenia, jak sami tu widzicie po tych pismach, zmian, negocjacji, i ciągle zarzuca się nam, że to my nie potrafimy zarządzać własnym majątkiem i własnym interesem. Ale tak naprawdę przyszliście tutaj, żeby też posłuchać o tym, co dotyczy również biznesu. No i owszem, mamy, że tak powiem, kolejny temat. Mieliśmy Akademię Filmową, tam się te przepisy wydają być może trochę niegroźne, tak? Chyba, że się pracuje w danej branży. Mamy lasy, co już absolutnie nas wszystkich dotyczy. A teraz temat związany z certyfikacją ESG. Jest to akronim od angielskich słów dotyczących środowiska, społeczności i zarządzania. I jest to, można powiedzieć, niefinansowy, jakby pozafinansowe kryteria oceny spółek, między innymi dotyczące na przykład możliwości pozyskania kapitału. Więc jest to zupełnie nowy obraz oceny przedsiębiorstwa, ale nie tylko, bo dotyczy także organizacji i dotyczy państwa. I kto takie certyfikacje wydaje? No, jak widzicie, ESG, tutaj na slajdzie, na dzień dzisiejszy w głównej części wpływa na zdolność kredytową spółek. Na ten moment to są akurat wycinki z prasy branżowej i zobaczcie daty, to są daty tegoroczne. Tu jest styczeń, no może tutaj ta po prawej stronie jest z końca poprzedniego roku, więc to są świeże sprawy. I zobaczcie, nieruchomości komercyjne, kryteria ESG coraz częściej decydują o kredycie. Do czego to zmierza? Bo zobaczcie, skoro mówimy tutaj o tym, że firmy będą oceniane pod względem tego, jak traktują przyrodę, naturę, jak traktują swoich pracowników, no brzmi to dobrze, prawda? Bo każdy z nas chciałby żyć w pięknym środowisku, na czystej planecie, każdy z nas chciałby być dobrze traktowany przez swojego pracodawcę i pracownika, ale mam jedno zastrzeżenie. A mianowicie takie, że te normy są głównie dostosowane do dużych spółek, dużych firm, żeby nie powiedzieć wprost korporacji. W związku z czym małe i średnie spółki od razu znajdują się na przegranej pozycji.
Dlaczego tak uważam? Dlatego, że te normy wpływać będą przede wszystkim na możliwość pozyskania kapitału, jak również na poziom oprocentowania. Jak widzicie tutaj, 83% banków planuje poszerzyć swoją ofertę właśnie o zrównoważone finansowanie. Czyli te oceny ESG będą brane pod uwagę. Nie zapomnijcie o tym, że mówiłam wam o tym, że to działa trochę jak domino, tak? Czyli jeżeli największy taką certyfikację zdobywa, to będzie oczekiwał od tego, że jak już jest na jakimś poziomie punktacji, że jego partnerzy, jego kontrahenci czy jego dostawcy również będą te normy spełniać. A zatem mamy pozyskiwanie kapitału, poziom oprocentowania. Ma to znaczenie? Ma ogromne dla przedsiębiorców. Druga sprawa to możliwość współpracy pomiędzy podmiotami. To, co powiedziałam, jeżeli duży podmiot jest certyfikowany, uzyskał jakąś punktację w rankingu, będzie oczekiwał tego samego od mniejszych. Trzecia sprawa to jeżeli nie spełniasz norm ESG, jest taka szansa, że na przykład swoich towarów nie będziesz mógł wystawić na półkach sklepowych dużych sieci marketów. Albo, co gorsza, nie będziesz mógł wystawić tego na przykład na platformie cyfrowej, na jakimś portalu. I to jest dokładne odniesienie również do tego, co powiedziałam o Akademii Filmowej. Bo my mówimy tutaj o tym, że jeżeli dany film nie spełni norm, nie dostanie Oscara. Okej, ale wiele z tych filmów za chwilę nie znajdzie się na przykład na platformie Netflix, Amazon, Disney czy innych. Jeżeli się nie znajdą na takich platformach, to rozumiecie, że będą to filmy niszowe, które nie będą w stanie zarobić pieniędzy. A zatem jest to gra tylko o regułach, które ustala jedna strona. No i oczywiście na przykład pozycjonowanie reklam. To wszystko powoduje, że takie normy przede wszystkim stają się strategią zarządzania firmy i one staną się nadrzędnym kryterium, którym firma będzie się kierowała. No ale właśnie o to chodzi. No i pytanie brzmi, czy to w ogóle ma jakiekolwiek, czy jest to w ogóle zasadne. Ja znalazłam, tutaj jeszcze wam pokażę, proszę, żeby nie była gołosłowna, PKO testuje już nowe rozwiązania w obszarze ESG, jak najbardziej. No i oczywiście, jak tutaj w treści widzicie, bank też testuje aplikacje do liczenia śladu węglowego, także to nie jest informacja tylko dla przedsiębiorców, ale każdy z nas będzie odpowiedzialny również, będzie bardzo odpowiedzialnym płatnikiem, bo każda nasza transakcja będzie dokładnie przeliczona. Także znalazłam platformę, która zajmuje się pomocą we wdrażaniu ESG. Oczywiście wszystko jest odpłatne, to trzeba sobie wykupić, no i cóż tam na tej platformie, jakie informacje się znajdują. Po pierwsze, pozwolicie, że ja sobie tu skorzystam z zapisków, należy przeprowadzić dokładną ocenę wpływu swojej firmy na te trzy ważne obszary, zdefiniować, którym obszarem się chcemy zająć w pierwszej kolejności. Po drugie, opracować strategię, jak chcemy te normy spełnić ESG, czyli na przykład wyeliminować ślad węglowy, przygotować regularne raporty, które mają być do wglądu dla inwestorów i interesariuszy, no i oczywiście monitorować ten stan wdrożenia. Wiecie, co to oznacza? Oznacza to nie mniej, nie więcej, że każdy przedsiębiorca będzie tak naprawdę musiał zatrudnić nowego pracownika, żeby zajął się tą papierologią, albo już obecnym pracownikom narzucić jeszcze większe obowiązki, które, no jak się domyślacie, niewiele wnoszą do produktywności i nie przysporzają bynajmniej zysków w spółce. No oczywiście, jeżeli chodzi o duże korporacje, dużo mniejszy problem, mają całe działy prawne, które się takimi tematami zajmują, wpiszą to w koszty, koniec, kropka. To już na tym etapie powoduje polaryzację, tak? Czyli już mniejsi są na gorszej pozycji. No i to, co jest też istotne, to te, bo mówimy cały czas o ekologii, prawda? Mówimy o jakimś temacie związanym z tym, że interesariuszem jest matka natura. Moi drodzy, normy środowiskowe to jest tak naprawdę ścisła kontrola nas, tak? To jest powiązanie wszystkiego, co robimy ze śladem węglowym, w szczególności waluty. Jest to dzisiaj w dobie cyfryzacji absolutnie możliwe. Film mówił o tym, że powstają 15-minutowe miasta, powstają zasieki. Za niedługo takie zasieki będą niekoniecznie musiały mieć postać fizyczną. Tymi zasiekami będą normy środowiskowe, które nie dopuszczą nas do tego, byśmy mogli kupować więcej rzeczy, byśmy mogli... Tu przykład z życia wzięty, tak? Normy, które są na dzień dzisiejszy w ramach Fit for 55 rekomendowane i które część naszych miast, można powiedzieć, bardzo ambitnie chce zrealizować. Jednym z tych miast jest na pewno Warszawa. No i spójrzcie, to są
normy, w których mamy się zmieścić, tak? Czyli że nie tylko docelowo, co pośrednio, bo to jest cel progresywny, mamy mieć możliwość rocznego spożycia 16 kg mięsa, 90 kg powiedzmy nabiału, kupić sobie 8 sztuk ubrań. Moje pytanie, czy nie wiem, skarpetki są oddzielnie liczone, czy łącznie? Możemy przejechać samochodem, przepraszam, możemy mieć pojazdy na 1000 osób, 190 samochodów, czyli znowu to, o czym powiedziałam na początku, mamy wynajmować, leasingować, ma być tak zwana ekonomia współdzielona, no i oczywiście podróże, także jeżeli chcecie podróżować, to jest ten czas, bo jak widzicie tutaj w tym wyliczeniu widać, że mamy w dwie strony zrobić mniej niż 1500 kilometrów raz na dwa lata. No i cel ambitny, spójrzcie sami, puste pola, zero mięsa, zero nabiału, zero samochodów, jeżeli chodzi o własność. Także jak widzicie, te normy, te zasady dzisiaj nam się nie podobają, ale musimy mieć na uwadze to, że następne pokolenie nie będzie widziało w tym najmniejszego problemu, a zatem mamy do czynienia nie tylko ze zmianami ekonomicznymi, ale chyba przede wszystkim, bo to jest podstawa wszystkiego, ze zmianami naszej mentalności, tak, że się na pewne rzeczy godzimy. Tak, i zmienia to całkowicie, można powiedzieć, filozofię ekonomii, w której przyszło nam żyć. Dlaczego ja tak ciągle o tych normach środowiskowych? Bo wracając do Davos, który miał miejsce 15-19 stycznia tego roku, tam bardzo mocno rozmawiano właśnie na tenże temat. I zobaczcie, to jest bardzo ważny slajd. Dlaczego ja tak chcę was tutaj zachęcić do zgłębienia tematu? Dlatego, że tuż przed Davos wybieranych jest 1500 ekspertów, otwieram wielki cudzysłów, którzy są zapytani ankietowo, jakie zagrożenia widzą w najbliższym horyzoncie czasowym. I są przyjęte dwa horyzonty, okres dwuletni i dziesięcioletni. Wyobraźcie sobie, że w tym okresie dwu- i dziesięcioletnim, w jednym przypadku na drugim miejscu, w drugim przypadku na pierwszym, uznano, że największym zagrożeniem dla naszej planety, dla ludzkości jest ekstremalna pogoda. Aż 66% ankietowanych ekspertów tak zagłosowało. Co to znaczy? Oczywiście zmiany klimatyczne, tak? Dlatego możemy się spodziewać, że właśnie to będzie przez najbliższe lata grane i taka propaganda związana z tym, że to my jesteśmy odpowiedzialni za ocieplenie klimatu, czy już jak dzisiaj się mówi, za zmiany klimatyczne. No i oczywiście pewnie wiele osób w tym momencie, w szczególności młodych, odczuwa no, negatywne emocje. Moi drodzy, ja was doskonale rozumiem, bo zostaliście nakarmieni wieloma informacjami, które was do tego przekonują. Powstała pewnego rodzaju ideologia. Ja was będę zawsze wszystkich zachęcała do tego, żeby samodzielnie zgłębiać wiedzę, żeby czytać, można powiedzieć, prasę fachową, ale uwaga, przestrzegam was przed naukowcami, którzy są sponsorowani grantami czy innymi filantropijnymi datkami, dlatego że oni nie wnoszą żadnej obiektywnej prawdy. Oni przedstawiają kapitał, któremu służą. A zatem niezmiennie będę wam rekomendowała, abyście zapoznali się z tą książką, Rockefeller, Totalna Kontrola. Jak widzicie, książka nie jest zbyt cieniutka. Trochę czasu zejdzie, zanim ją przeczytacie. Na pewno też nie jest to sympatyczna lektura. Ale o czym ona jest? Jest to lektura, która mówi o tym, że ta rodzina wpływa na historię, politykę, medycynę, rolnictwo, ale także, uwaga, właśnie ochronę środowiska, klimat, technologię, a nawet duchowość. I kolejna książka, Zielone oszustwo. Dlaczego Zielony Ład jest gorszy niż myślisz? Polecam zapoznanie się z tą literaturą. Ona zrobi wam pewną rewolucję mentalną. I musicie wiedzieć, że właśnie taka rodzina Rockefellerów to jest, stoi za przede wszystkim planami, celami zrównoważonego rozwoju i absolutnie dąży do tego, aby przetransformować właśnie świat w imię tego, że grozi nam zagłada klimatyczna. No i zobaczcie, do czego to już dochodzi. To jest wycinek z Rzeczypospolitej sprzed paru dni.
tak? Bo to jest 5 lutego. Poza tym drzewa zaczynają kaszleć dwutlenkiem węgla, to skutek zmian klimatu. No i takie informacje są nam przedstawiane, no i takimi się mamy karmić. No i teraz to jest wycinek z ostatniego forum ekonomicznego i tutaj pozwólcie, że przeczytam, bo to już się zaczyna w tym momencie straszenie. Wiecie, że straszenie jest najlepszym narzędziem zmiany naszej mentalności, bo wedle tych wyników, które zostały tutaj przez ekspertów wyliczone, do 2050 roku ma z powodu zmian klimatycznych odejść z tego świata 14,5 miliona ludzi. Straty, jakie mamy ponieść, jeżeli chodzi o światową gospodarkę, to są kolejne 12,5 biliona dolarów, to jest utrata PKB. No i oczywiście ogromne pieniądze, które mają być wydatkowane na koszty opieki zdrowotnej. Więc kiedy widzimy takie dane, to wiemy, że należy zakasać rękawów i jakby oddać wszystko, bo no przecież trzeba ratować planetę, trzeba ratować życie dla nas i dla przyszłych pokoleń. Ja tego nie mówię po to, żeby kogokolwiek, nie wiem, straszyć, jak to niektórzy mi zarzucają, ale chcę, żebyście zobaczyli, jaka jest szykowana narracja, że oni nam to jawnie mówią, o czym będzie w następnych latach mowa, co będzie tematem grzanym numer jeden. I tu nie ma się co ani emocjonować, to raczej należy jakby mieć dystans do tej narracji, ale żeby go zdobyć, żeby mieć ten krok wstecz, to jest potrzebna nam wiedza. Po to, żeby się ugruntować, osadzić w realiach, a nie żeby, kiedy takie dane zostaną nam przedstawione w jednych, drugich czy trzecich mediach, żebyśmy wpadali w jakąś psychozę, tak, na skutek właśnie jakichś tam mnemotechnicznych operacji. No i nie wiem, czy pamiętacie poprzedni slajd. Kolejnym problemem, który tutaj będą nas epatować, jest to ubóstwo. Oczywiście pozostaje westchnąć, tak, bo wiemy, jak działają dzisiaj różne organizacje, że obecnie dochodzi do jeszcze większego rozwarstwienia społecznego, zatem można powiedzieć, że najpierw tworzą problem, a następnie dają nam różnego rodzaju rozwiązania i no, takim problemem ma być właśnie ubóstwo, między innymi spowodowane zmianami klimatycznymi, związane oczywiście działaniami tutaj geopolitycznymi. No i po co to? No po to, żeby zracjonalizować, uargumentować przede wszystkim działania w temacie zmian, modernizacji światowego systemu finansowego. Bo trudno wprowadzić zmiany, jeżeli społeczeństwo będzie się buntować. Ale jeżeli dość mocno zostanie to uargumentowane, no to tak jak ze zmianami klimatu, ubóstwo jak najbardziej będzie mandatem do tego, aby dokonać modernizacji światowego systemu finansowego. I teraz pozwólcie, że ponieważ to jest naprawdę nowomowa, to ja wam przeczytam 3 punkty, które zostały na Światowym Forum Ekonomicznym przedstawione, które mają doprowadzić właśnie do tych zmian, które mają przynieść nam, obywatelom, dotkniętym zmianami klimatu, ubóstwem, dezinformacją, poprawę naszego bytu. Pierwsza z nich, jakie to są postulaty? Pierwszy postulat ma to być ulepszony system mapowania ryzyka, uwzględniający konflikty, wykorzystujący dane i technologie do przewidywania wstrząsów klimatycznych i informowania o reakcjach. Ten system może pomóc skierować finanse tam, gdzie są one najbardziej potrzebne, aby osiągnąć zaktualizowaną wizję i misję Banku Światowego. A teraz na nasze. Dla mnie brzmi to wszystko jak powiązanie naszych właśnie rachunków ze śledzeniem śladu węglowego i właśnie wprowadzeniem tych niefinansowych ratingów dla firm w momencie pozyskiwania kapitału na rozwój czy na działalność. W imię właśnie tego hasła, że mamy do czynienia z mapowaniem, tak, tych klimatycznych zmian. No, nie da się lepiej mapować, jak tylko powiązać nas ze śladem węglowym, wtedy będzie wiadomo, gdzie byliśmy, z kim nawet rozmawialiśmy, co kupiliśmy i kiedy kupiliśmy. Drugi punkt
No to jest ambicja Banku Światowego, by rozszerzyć partnerstwa poza rządy krajowe, tak aby mogły poprawić szybkość, skalę i realizację projektów finansowych przez Bank Światowy w celu wspierania społeczności znajdujących się poza zasięgiem lub dostępem rządu krajowego. Dla mnie brzmi to jak rozpostarcie macek wszędzie i sprawienie, że nikt nie będzie się mógł wydostać spoza ich kontroli, niezależnie gdzie się znajdzie na świecie. No i moje pytanie, bo to oczywiście są tylko moje domniemania, czyżby chodziło o to, aby nasze portfele powiązać z nami samymi, czyli wprowadzić coś, o czym ja już bardzo często mówię, czyli pieniądz cyfrowy, który będzie wyglądał tak, że nasze portfele będą się znajdowały początkowo na mobilnych czytnikach w postaci aplikacji, na przykład na naszych telefonach, a docelowo, o czym jestem, można powiedzieć, no niemal przekonana, że będą to portfele powiązane z naszym ciałem, bo telefon niechcący moglibyśmy gdzieś zostawić, zapomnieć, zgubić, no ale ręki, nogi raczej nie zgubimy. No i oczywiście jest to również w tym wpisany temat inkluzywności, co oznacza, że w ten system mają być absolutnie wszyscy włączeni, tak aby nikt na tym świecie nie był biedny, nikt nie był wykluczony, no nikt nie był zdrowy, nikt nie był poza systemem obecnej służby zdrowia. Także tutaj widzicie na tych slajdach coś, co się absolutnie dzieje. No, Chiny są forpocztą, tak? Tworzą portfele, w zasadzie są już całe sektory, gdzie obowiązuje pieniądz cyfrowy i jak widzicie tutaj w tym fragmencie artykułu, absolutnie nawet nie są potrzebne typowe portfele, wystarczy nawet aplikacja na telefon, jeżeli chodzi o jakieś mniejsze kwoty. No ale cyfrowe euro jak najbardziej puka do drzwi, artykuł z 29 stycznia tego roku, prace trwają. Oczywiście wszyscy się zastrzegają, zarzekają, że absolutnie nie wyeliminują gotówki, ale no, czy mówią nam prawdę, śmiem wątpić. No i trzeci punkt, który dotyczy właśnie modernizacji, tej zracjonalizowanej modernizacji światowego systemu finansowego, brzmi tak. Po trzecie, osiągnięcie zaktualizowanej misji wymaga istotnego zastrzyku kapitałowego dla ramienia Banku Światowego służącego tym społecznościom. Grupa ekspertów powołana przez G20, a jakże ekspertów, rekomenduje potrojenie środków Międzynarodowego Stowarzyszenia Rozwoju do 2030 roku. Myślę, że tego punktu już w ogóle nie trzeba tłumaczyć, bo raczej należy trzymać się za portfele, bo przecież nikt inny tego nie sfinansuje jak my sami. Krótki przerywnik. Jeśli zaczynasz interesować się rynkiem kryptowalut i chcesz wykorzystać jego potencjał, aby zadbać o niezależność oraz zmienić swoją sytuację finansową, to koniecznie zapisz się do strefy VIP, którą właśnie dla osób takich jak ty przygotowałem. Znajdziesz tam materiały, które pomogą ci postawić pierwsze kroki na rynku kryptowalut i skutecznie na nim inwestować. Link znajdziesz w opisie tego filmu, tylko nie zapomnij się zapisać. Wracamy do materiału. Także moi drodzy, ostatni jeszcze temat, to zaraz przejdziemy sobie do pana prezydenta i do wystąpienia prezydenta Argentyny, wystąpienia właśnie w Davos, spektakularnego wystąpienia, ale jeszcze zostając przy poprzednich tematach. Do tego wszystkiego, na to wszystko, o czym teraz powiedziałam, na te nowe metryki inkluzywności nakłada się nieprzeciętny postęp technologiczny. Taki, z którym nie mieliśmy do tej pory nigdy do czynienia pod względem obszarów, które obejmuje, bo dzisiaj w zasadzie możemy powiedzieć, że nie ma obszaru naszego życia, przemysłu, który nie byłby zaangażowany w postęp technologiczny. No i oczywiście chodzi o tempo. Kiedyś zmiany trwały dekady, dzisiaj możemy powiedzieć, że miesiące, tygodnie, za chwileczkę dni. No i pytanie brzmi, jak bardzo my jesteśmy przygotowani na ten postęp technologiczny, bo pytanie nie jest, czy on nas dotknie, czy on dotknie moją firmę, tylko kiedy. I takim żywym przykładem jest tego, jak to wygląda w rzeczywistości, jest dzisiaj Nasdaq, czyli indeks spółek technologicznych Stanów Zjednoczonych, gdzie na, tam jest chyba kilkaset spółek, 7 to są te, które są odpowiedzialne za generowany zysk. W horyzoncie rocznym Nasdaq to plus 40%, z czego, tak jak mówię, 7 spółek
osiąga te wyniki. Co oznacza, że ten tort to one zjadają, a cała reszta jest wypychana z tego tortu. Jakie to są spółki? To są te spółki, które zrozumiały, czym jest postęp technologiczny, na czym polega rozwój sztucznej inteligencji, mało tego, one same w nim aktywnie uczestniczą, bo to jest oczywiście Google, to jest Microsoft, natomiast reszta zostanie po prostu przez nich pożarta, to jest gra o wszystko, o być albo nie być. No i teraz, jak tą sztuczną inteligencję, ten postęp technologiczny nałożymy na to, co się teraz dzieje, czyli tą transformację kapitalizmu, no to pojawia się pytanie, czy ta sztuczna inteligencja, postęp technologiczny będzie sprzyjał temu, jak sugerował Peter Thiel, czyli założyciel między innymi PayPala, że te narzędzia będą sprzyjały no właśnie wdrażaniu tego kapitalizmu, tej inkluzywności, czyniąc świat zamkniętą cyfrową klatką, czy wręcz przeciwnie, że ten postęp technologiczny rozsadzi te pomysły globalistów od środka jak, można powiedzieć, beczkę z prochem. No to pytanie dzisiaj tylko możemy sobie postawić i tak naprawdę życie pokaże, co dalej. Tak? Zobaczcie, że mieliśmy w historii wojnę o ziemię, o terytorium, mieliśmy wojnę o surowce i dzisiaj mówimy o tym, że jest wojna na świecie, ale tak naprawdę myślę, że ona się niebawem przeniesie w przestrzeń kosmiczną, ale przede wszystkim wojnę o teraflopy, czyli o moc obliczeniową, czyli też o energię. No i co już mogę powiedzieć? Na koniec mamy tutaj wystąpienie, które mam nadzieję, że wielu z was odsłuchało. Właśnie wspomniana sztuczna inteligencja daje nam taką możliwość, że dzisiaj nawet w języku polskim głosem prezydenta Argentyny możemy tą prezentację 20-minutową wysłuchać. I o czym on mówi? A mówi nam o tym, że w szczególności świat zachodni, czyli Europa, stoi na rozstaju dróg. Jedna z tych dróg prowadzi ku przepaści. I kiedy o tym mówi, mówi o tym, że Europa staje się socjalna, staje się komuną 2.0, tak? Na sterydach, jak powiedział Phil. Myślę, że ma absolutnie mandat do tego, aby o tym nas informować, dlatego że Argentyna, siedząc na złożach z bardzo zamożnego kraju, no, stała się bankrutem, stała się krajem biedy i wyraźnie przypomina, że wprowadzanie wszelkiego rodzaju odgórnych norm, zasad, tak jak w tym omawianej poprzednio przeze mnie części, prowadzi do jednego, prowadzi do ukarania przedsiębiorczości, karania przedsiębiorców, którzy mają inicjatywę gospodarczą, którzy ponoszą przede wszystkim ryzyko, a promowania tych, którzy tylko oczekują. I to nie jest tak, że socjaliści mają mandat do tego, że to oni najlepiej wiedzą, jak ten tort podzielić, tak? I wiedzą, że należy tam podzielić go bardzo inkluzywnie. Nic bardziej mylnego. Dlatego, że ten tort nie spada z nieba, tworzą go właśnie przedsiębiorcy. I to właśnie socjaliści efektywnie prowadzą do tego, że ten tort się kurczy, czyli ta obfitość, powodując tym samym, że zagłodzeni zostaną zarówno ci, którzy byli włączeni, jak również no, całe społeczności, wszyscy. Więc wszelkiego rodzaju regulacje prowadzą tylko i wyłącznie do biedy, prowadzą do socjalizmu, do zabrania nam prawa własności, do zabrania wolności. I oczywiście socjaliści najbardziej lubią dzielić, bo dzielą nie swoje pieniądze i pamiętajmy, że po owocach ich poznamy i nie ma obiadów za darmo i obietnice, nawet jeżeli realizowane są tylko i wyłącznie z naszej pracy, z naszych pieniędzy, z naszej własności. I cóż, żyjemy w świecie, w którym nadal istnieje wielka niepewność, czy to związana z konfliktem, czy z wieloma wyborami, które w tym roku przed nami. Niezmiernie zachęcam was zawsze do dywersyfikacji finansowej i pamiętania o tym, że niezależnie od tego, przez jakie etapy przechodził świat, to zawsze fundamentem i niezmienną wartością było złoto, fizyczne złoto. I na koniec, tak jak ja to zawsze mam w zwyczaju, chciałam wam
zarekomendować książkę, która bardzo dużo mówi o kapitalizmie interesariuszy. Jest to Imperium, książka pod tytułem Imperium Klausa Schwaba, jedna planeta, jedna ludzkość, jeden zarząd, napisana przez panią Magdalenę Ziętek-Wielomską. Jak widzicie, bardzo intensywnie tę książkę czytałam, jest mnóstwo zakładek, mnóstwo informacji. Jest to książka, która przede wszystkim pozwala nam dotrzeć do tego, co kieruje tymi ludźmi, którzy próbują zmienić porządek świata. Jakie idee, skąd te korzenie? No i pani Magdalena Wielomska ośmiela się tutaj poruszyć wątek, którego myślę, że ja nie spotkałam przynajmniej, ale nikt z publicystów nie porusza. Mianowicie fakt, widzicie sami zresztą, że książka ma odpowiednią kolorystykę, fakt, że ideologia, za jaką stoi Klaus Schwab i jego zespół, jest niczym innym jak odtworzeniem IV Rzeszy, w której to właśnie Unia, tak, przejmuje absolutnie władzę nad każdym z krajów, czyniąc z Europy federację, której przewodzą Niemcy. No jest to ich jakby sen o imperializmie. Natomiast ja chcę, być może będziecie chcieli jeszcze o tym kiedyś słuchać, jeszcze mocniej zgłębić powód, dla którego to się dzieje, bo wewnętrzny mój niepokój sprawia, taki niepokój poszukiwacza sedna sprawy, że to jest na razie tylko pewna warstwa. Stąd kolejna książka, do której się zabieram, to Okultyzm i Trzecia Rzesza, bo myślę, że tam są prawdziwe prapoczątki tego, co się tutaj wydarza. Ale już konkludując, robiąc taką klamrę, chwilę opowiedział o tym, co się dzieje w Oxfordzie. Opowiadam wam o tym, co było na forum, jakie to są wskaźniki. Naszą rolą jest to, abyśmy widząc takie wyprzedzające, nazwijmy to jakieś papierki lakmusowe, nie pozwolili sobie na to, żeby ktoś zabrał nam naszą własność, wolność i suwerenność. Jesteśmy krajem, narodem, który ma ogromną przedsiębiorczość. Jesteśmy bardzo pracowici, bardzo zaradni, przedsiębiorczy i niesamowicie utalentowani pod wieloma względami, w szczególności również w tematach dotyczących tego cyfrowego i technologicznego postępu. I dlatego chcę, żebyśmy jakby odbudowali w sobie to poczucie wewnętrznej mocy, wewnętrznej sprawczości i wywierali presję na tych, którzy próbują coś tutaj zmienić na własną modłę, przypominając im, że właścicielami jesteśmy my. Dziękuję. Super. No faktycznie widać, że to jest dopinane już tak naprawdę i to już na ostatnie guziki pod ten 2030. Ale z drugiej strony też widać, że bardzo dużo ludzi ma już świadomość tego, co się dzieje. Pytanie, czy się postawią, czy się nie postawią, czy mają świadomość i nic z tym nie zrobią, to już jest jakby inna kwestia. Natomiast moim zdaniem warto jest uświadamiać ludzi, dlatego jeżeli uważacie, że ten film jest potrzebny, by uświadomić ludzi, to oczywiście udostępnijcie go swoim znajomym na swoich mediach społecznościowych. A tobie, Kasiu, dziękuję za dzisiejsze rozmowy konieczne. Pozdrawiam, cześć. Ja również dziękuję.